Cześć, tu Ernest! W wiadomościach w grze została ogłoszona kolejna nadchodząca nowość. W tym tygodniu doczekamy się nowego trybu o nazwie Podłoga to lawa. Opis tej wiadomości brzmi: uciekaj coraz wyżej lub buduj się nad lawą zalewającą wyspę. Większość z was już pewnie dobrze zna tą zabawę poza Fortnite. Gra Podłoga to lawa polega na tym, że podłoga to lawa i musimy jej unikać, wdrapując się na meble czy drabinki. Oczywiście bezpiecznie. Fortnite'owa edycja tej zabawy będzie wyróżniała się tym, że lawa rzeczywiście będzie na mapie, jak widzimy na zdjęciu promującym ten tryb. A do tego dochodzi mechanika budowania oraz dziesiątki innych graczy, którzy także walczą o królewskie zwycięstwo. Nie możemy też zapomnieć o strefie, która prawdopodobnie też będzie zagrożeniem w tym trybie. Inaczej każdy by leciał na srogi. Sama lawa będzie funkcjonować podobnie do tej, której trochę już wypłynęło na północnej części mapy z wulkanu, ale z biegiem czasu będzie dodawała coraz większe obrażenia. Obi-Wan Kenobi... A dobra, zachowam ten suchy żart dla siebie. Na samym zdjęciu widzimy, jak lawa niszczy wszystko wokół siebie. I co ciekawe, dwie postacie na pierwszym planie stoją na jakiejś zmniejszonej podłodze z metalu, której ani nie można zbudować, ani taki nie ma w wykrzywionych wieżach, ale to raczej jest tylko po to, aby cały obrazek lepiej wyglądał. Poza tym, tak jak już jesteśmy w temacie lawy z wulkanu, to w jednym z domków w Leniwej Lagunie na ścianie wisi taki oto obrazek. To rozbudziło wiele spekulacji graczy co do przyszłości fabuły sezonu 8. Ja na ten moment widzę dwie opcje. Albo to jest pozostałość z pierwszych konceptów nowej mapy jeszcze z czasów przed wyjściem sezonu, gdzie wody Leniwej Laguny miały sięgać wulkanu. Albo to jest mały zwiastun tego, co się wydarzy w Fortnite. Mam tu na myśli zalanie mapy wodą, a przynajmniej jej części. Woda mogłaby się wziąć z topniejącej góry lodowej na zimowej części mapy. A to wszystko w celu powstrzymania Króla Ognia przed planowaną erupcją wulkanu. Przy takim wydarzeniu w świecie Fortnite w końcu przydałyby się jakieś bunkry. Mam tu na myśli oczywiście tajemnicze szyby, które blokują wejście do czegoś pod ziemią. By the way, Home ostatnio nagrał, jak dostać się do jednego z takich miejsc. Jeśli jesteście ciekawi, co tam się kryje, zajrzyjcie tam. A wracając do tematu trybu, to pojawi się w aktualizacji, która będzie we wtorek lub środę. To już będzie taka duża aktualizacja, pełna skinów, emotek i wielu zmian. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wyścigu bojowym.